Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej Środzie Literackiej w kawiarni, bo mamy piękny bar, można wypić kawę, również winko. Także dziś w czasie tej Środy Literackiej również możemy skorzystać z baru. A w tej chwili ja witam również serdecznie bardzo naszych gości, Agnieszkę Żuchowską-Arendt, Agnieszkę Witowską-Chmielewską, Ewę Wawrzyńską i Michała Kozłowskiego. Brawa dla naszych gości. Agnieszka Żuchowska-Arendt. Urodzona w Mławie, absolwentka filologii słowiańskiej UJ. Autorka tomu wierszy Biała masa tabletek, zbioru opowiadań Znikomat oraz serii 10 powieści napisanych pod różnymi pseudonimami. Dla pieniędzy. Była prezesem Koła Młodych w przykrakowskim oddziale SPP i w tym czasie organizowała i prowadziła cykl KOSA, czyli krakowskie otwarte spotkania artystyczne. Jest tłumaczką literatur południowosłowiańskich i ma na swoim koncie jako tłumaczka ponad 20 samodzielnych opublikowanych tytułów, zarówno poetyckich, jak i prozatorskich. Agnieszka Wiktorowska-Chmielewska. Tu mam taki duży, strasznie dorobek, że ja tego wszystkiego nie będę czytać, byśmy pół godziny czytali. Poetka, dramatopisarka, autorka słuchowisk, piosenek dla dzieci, urodzona w Szczecinie. Absolwentka Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Studium Literacko-Artystycznego przy Wydziale Polonistyki UJ w Krakowie. Mówi ta twórczość. Bardzo dużo wyróżnień, bardzo dużo w wielu konkursach, bardzo dużo nagród. Może powiem tylko o kilku. Finalistka Trzy Korony Małopolska Nagroda Filmowa za scenariusz Córeńka. Laureatka konkursu ogólnopolskiego na sztukę teatralną dla dzieci i młodzieży organizowaną przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. W konkursie literackim imienia Augustyna Barana na opowiadanie Ona. W konkursie literackim imienia Zajsława Grochowiaka za dramat. W konkursie poetyckim o Wawrzyn są tęczyzny i ogólnopolskiego konkursu na tomik duży format. Konkursu poetyckiego Poeci wśród nas i konkursie na książkowy debiut poetycki. To jest chyba ten, który schowaliśmy. Chciałam pokazać, ale już go nie ma. Jest w tej formie. A już jest, proszę Państwa, ukazał się już. Ja jeszcze go widziałam w formie takiej papierowej, wykonanej, kserowanej, a tu już proszę bardzo, świeżutki nowy tom. Gratulacje. Proszę. Tak, dzisiaj z drukarni. Dzisiaj z drukarni, proszę Państwa, świeży tomik. Nie mamy go dlatego nawet na wystawie, a szkoda. Proszę zrobić piękne zdjęcia. Super. Mnóstwo publikacji, mnóstwo wystawionych sztuk i tak dalej. Wiersz pani Agnieszka wygrała tutaj konkurs ogólnopolski w księgarni Matras i jej wiersz przeczytał pan Jan Nowicki. Wiersz nosi tytuł tutaj. Mogą go Państwo obejrzeć na YouTubie księgarni Matras. Przepięknej interpretacji. Także tyle o Agnieszce. Pani Ewa Wawrzyńska, nasz tutejszy mentor, mestorka. Urodziła się w Ryfinie, ukończyła studia podyplomowe w Instytucie Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, studium literacko-artystyczne oraz studia na Politechnice Warszawskiej. Od lat mieszka i pracuje w Płocku. Jest autorką tomików wierszy. W moim nieludzkim mieście, w chwili zatrzymanej przypadkiem, na odległość niepowrotu, inaczej. A tom poetycki Bagaż Podręczny został w 2004 roku wyróżniony w pierwszej edycji Nagrody imienia Macieja Słomczyńskiego, przyznawanej dla najlepszych prac słuchaczy i absolwentów Studium Literacko-Artystycznego UJ w Krakowie. Również publikowała wiersze w wielu czasopismach literackich, miała mnóstwo spotkań autorskich, też nie będziemy wszystkiego wymieniać. I ostatni nasz najmłodszy uczestnik, jedyny mężczyzna w tym gronie, Michał Kozłowski. Urodzony we Wrocławiu, absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz właśnie podyplomowego studium literacko-artystycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim, laureat Złotego Pióra Sopotu oraz dwukrotnie finalista ogólnopolskiego konkursu poetyckiego imienia Bieryzina w Łodzi. Ale jest też tekściarzem, założycielem portalu tekściarskiego, gdzie oferuje własne teksty, a również uczy pisania tekściarzy. I już czekamy na opublikowanie jego debiutu poetyckiego pod tytułem Gadane. Trzy osoby są
są absolwentami studium literacko-artystycznego, co jest naprawdę bardzo ważne, ważna informacja, ponieważ jak już rozmawialiśmy tutaj właśnie z uczestnikami i takie pytanie za chwilę padnie, to studium naprawdę odegrało dużą rolę w ich życiu, w ich pisaniu, więc mówi się o was debiutanci, 30-parolatkowie, a chociaż macie na swoim koncie sporo już dorobek artystyczny, mówi się, że Polska to kraj szczególnie niełaskawy dla poezji. Jak ze swojej strony, ze swojej perspektywy oceniacie fakt waszego zaistnienia? Dlaczego taką trudną, życiową drogę wybraliście? Ile trudów dołożyliście i własnych pieniędzy? I czy z efektów jesteście zadowoleni? Państwo z punktu widzenia dzisiejszego, a panie was z punktu widzenia już nieco dłuższej drogi. Bardzo proszę. Czyli od brzegu, tak? To jest włączone? Pociągnąć długo. No tak, ja gdy debiutowałam, byłam osobą bardzo młodą, w zasadzie pisałam wiersze od dawna, do dzisiaj podpisuję się pod tymi wierszami, które napisałam mając lat 15, no wcześniejsze wiadomo, jak każdy młody poeta nie od razu pisał dobrze. Teraz od pewnego czasu zarzuciłam twórczość, z tym, że tomik, który wydałam, był tomikiem takim bardzo młodzieńczym. Gdy został opublikowany, miałam zaledwie 22 lata. Cóż dalej? No wcześniej, wówczas nie zastanawiałam się, nie było miejsca ani czasu na taką refleksję. Byłam jeszcze studentką, myślałam dopiero o tym, co będę robić w życiu, jakie perspektywy się przede mną otwierają. Na pewno wiedziałam, że literatura i poezja będzie bardzo istotną częścią mojego życia. Marzyłam zawsze o tym, żeby zostać tłumaczem literackim, co też się stało i z tego się bardzo cieszę, że taką pracę mogę wykonywać, bo czuję się w tym zrealizowana. Natomiast nigdy nie miałam jakichś ambicji, żeby być bardzo znana, czy nawet poczytna, czy nawet bardzo publikowana jako poetka. Nigdy nie przyszłoby mi do głowy, żeby wydać własne pieniądze na publikację tomiku. Uważam, że jeżeli jakiś wydawca uznał, że jest to godne, by wyłożyć, zainwestować to w swoje pieniądze, to świetnie, jeżeli nie, to ja nie potrzebuję tego tak bardzo w formie drukowanej. Zresztą to kwestia wydawców to jest zupełnie osobna sprawa. Ja sobie zdaję sprawę, że wydawcy też muszą z czegoś żyć i mieć możliwość w swojej działalności, że oni potrzebują do tego pieniędzy. Bo właśnie od pieniędzy się wszystko zaczyna. Wydawca powinien wyłożyć własne pieniądze na publikację książki, a nie zawsze ma taką możliwość. Szczególnie jeśli to jest poezja. Nie oszukujmy się, poezja się nie sprzeda. Przynajmniej nie dziś, nie teraz, nie w Polsce. Być może w innych krajach jest lepiej, być może lepiej jest z poezją we Francji, w Czechach, z prozą na pewno. Natomiast w Polsce można napisać prozę, która się sprzeda, zresztą sama z tego też żyje, a z poezji nie da się żyć. Jeżeli koniecznie chce się mieć wydanych dużo tomików, to albo mieć bardzo odważnego, bardzo takiego zorientowanego w dobrej promocji wydawcę, albo wydawać za własne pieniądze, co też, no, ja osobiście nie potrzebuję tego. No i tyle. No, nie wiedziałam, jak to będzie wyglądało. Do tej pory mam jeden tomik. Myślę o tym, co by tu dalej, ale chyba raczej w kierunku prozy. A poezja, no cóż, niekoniecznie musi być w formie drukowanej. Tym bardziej, że mamy internet. Jesteś w stanie się utrzymać z pisania? Tak, z tłumaczenia niestety jeszcze nie jestem w stanie, mam nadzieję, że niedługo będę mogła. Jest to literatura bardzo specyficzna, mało znana u nas, więc być może uda mi się już niedługo. No a żeby z czegoś żyć, a ja niestety nic innego nie potrafię, dlatego właśnie taką drogę przyjęłam. Nie jestem tłumaczem przysięgłym jeszcze, aczkolwiek planuję to załatwić formalnie, być tłumaczem przysięgłym. Wtedy też pewnie będzie łatwiej żyć z tłumaczenia, bo nie tylko literaturę będę tłumaczyć. Ale na pewno nie będzie mi to przynosiło takiej satysfakcji. Ja jestem niestety dziwnym typem człowieka, ja nie potrafię się zmusić do robienia czegoś, czego nie lubię robić. Więc tylko to, co potrafię, a też z tego, co potrafię, tylko to, co mi naprawdę sprawia przyjemność. Agnieszko, jesteś jakby samoukiem w tej dziedzinie, bo piszesz jakby z własnej tylko... z tego, co sama tam czujesz, ale mówiłaś, że jesteś, byłaś w kole młodych. Co ci dało koło młodych? Czy naprowadziło cię jakoś, ukierunkowało? Przede wszystkim mówić o kimś, kto jest po filologii, po specjalności literaturoznawczej, że jest samoukiem, to nie do końca tak. To nie jest objawienie z nieba. Jak ktoś skończył filologię, szczególnie słowiańską, no to miał bardzo dobrze poprowadzone zajęcia z teorii literatury. Poetką. Więc, ale to jest bardzo potrzebne.
nie wystarczy wrażliwość, żeby być dobrym poetą, pisarzem. Trzeba bardzo dużo wiedzy, bo niestety sama wrażliwość, no owszem, to będą wiersze o bardzo dużym ładunku emocjonalnym, ale one będą żenujące. Niestety będzie nam przykro czytać, ale nie będzie to szczere wzruszenie, będzie to po prostu żal, że poeta nie potrafił tego napisać dobrze. I chociaż być może czytelnik, który nie ma przygotowania literaturoznawczego, nie będzie potrafił powiedzieć, dlaczego on nie czuje tego tak, jak powinien czuć, ale on to będzie czuł. Natomiast poeta jest tą osobą i krytyk również, bo też kwestia krytyków ostatnio jest dość nośna, awantury, szczególnie pisarza Konrada Lewandowskiego w tej kwestii na temat niekompetentnych krytyków. No wiadomo, w internecie można wszystko usprawiedliwić, ale uważam, że jeżeli chce się pisać i chce się krytykować, pisać krytyki, to trzeba mieć przede wszystkim bardzo dużą wiedzę. Czy się tę wiedzę zdobędzie na takim studium literacko-artystycznym, czy na zwykłej filologii, kierunek literaturoznawczy. Nie wiem, jak jest na innych filologiach obcych, akurat na slawistyce są te zajęcia z teorii literatury bardzo dobrze poprowadzone. My wiemy tyle samo, co poloniści. Plus jeszcze te wszystkie zajęcia z historii literatury słowiańskiej, z gramatyki, z lektoratu. Więc ludzie po slawistyce wiedzą dokładnie tyle, co poloniści. Plus jeszcze znajomość języka, więc jeżeli się mówiło kiedyś, że polonistyka to jest szkoła pisania, szkoła pisarzy, zanim jeszcze powstały takie studia literacko-artystyczne, o tyle filologia obca też jest bardzo dobrym przygotowaniem. Dzisiaj wiem, jak rozmawiać z młodymi poetami. No też jeszcze jestem młodą poetką, wiadomo, że młody poeta to jest również poeta 50-60-letni, bo poeta taki no, uznany to jest ten, który ma jakiś pomnik albo grobowiec na skałce. Wtedy się mówi, że już nie jest młodym poetą, a tak to do końca życia jest się młodym poetą. Kolejna książka. Jak to wygląda z twojej strony? O, trochę rozbudowane pytanie. Tak. Znaczy powiem tak, na pewno jeżeli chodzi o poezję, to zajmuje w moim życiu ważne miejsce. W zasadzie, znaczy staram się pisać, że tak powiem, w różnych dziedzinach. Piszę i troszkę prozy, ale bardzo sporadycznie, a głównie to jest poezja, ewentualnie właśnie dramat, czy scenariusz, albo w tej chwili słuchowiska i słuchowiska dla dzieci, tak może nie było wspomniane. Ja powiem, bo to jest ostatni projekt ważny dla mnie, no i nie tylko dla mnie, to jest historia dla dzieci, to jest 8 słuchowisk, które udało nam się stworzyć w gronie no, takich znajomych. Mówię o tym, ponieważ to są słuchowiska, które są dostępne bezpłatnie dla dzieci. I historia dla tych najmłodszych i ta nasza polska historia jest podana trochę w taki inny sposób. Nie suche fakty, ale poprzez opowieści, poprzez bajki, poprzez muzykę, bo jest bardzo dużo efektów dźwiękowych, więc ja w ogóle polecam i zapraszam na stronę. Natomiast wracając do poezji. Właśnie, bo przecież nie byłaś od razu, nie pisałaś, nie zajmowałaś się czymś innym. Znaczy poezja była zawsze we mnie. Właśnie, taka jest prawda, już od dziecka. Gdzieś tam po drodze też mi towarzyszyła, ale na pewno nigdy nie brałam jej na poważnie, to znaczy nie sądziłam, że to w życiu może być celem, a może tak trochę otoczenie, środowisko. No i w momencie, kiedy przeprowadziliśmy się, ponieważ tak jak było wspomniane, jestem ze Szczecina, zamieszkaliśmy w Krakowie, no to Kraków to niestety miasto poezji. Niestety, ponieważ mnie wchłonęło w tej materii i nie dało się już przed tym obronić. I ta poezja... Zaczęła się od studium właśnie. Nie, zaczęła się od poezji. Od właśnie powrotu do poezji, jakiegoś tam pisania, na początku Grafa Mońskiego, później napisania książki dla dzieci, powieści. A ponieważ z tą powieścią, no, pomimo wielu pozytywnych opinii, no, oczywiście nie mogłam jej wydać, bo wydawnictwa to właśnie to jest osobna historia, no to postanowiłam podejść, że tak powiem, do problematyki od drugiej strony i zacząć od szkoły, od edukacji. I tak przypadkowo znalazła się szkoła, czyli studium. To były poranne wiadomości, Michał Zabłacki zapraszał. No i wysłałam, dostałam się. 2 lata trudu, bólu, łez. Co ci dało studia? Strasznie dużo batów. Tak. Natomiast przeklinałam
płakałam, powiedziałam, nie dotknę, nie napiszę. Minęł tydzień, trochę się odobrażałam na tych niektórych wykładowców. Po 2 tygodniach dochodziłam do wniosku, że okej, coś w tym może być. I powoli się łamałam. Tak, na pewno uczy pokory, na pewno uczy warsztatu, na pewno pozwala obcować z dobrą literaturą i przede wszystkim z ludźmi, którzy faktycznie coś w tej dziedzinie znaczą. To nie są zwykłe wykłady czy jakiekolwiek spotkania z nauczycielami czy wykładowcami uniwersyteckimi. To są po prostu fachowcy, tak? Poeci, prozaicy i oczywiście osoby literaturoznawcy. Także to tak już może skończę, bo jeszcze mam Masz, Agnieszko, tak niesamowicie wyrazisty styl, choć mówię o formie wierszy. Są tak dopracowane, precyzyjne, że naprawdę zachwyt ogarnia się to czyta. Skąd taka forma? Ile pracowałaś nad tym? To jest Brzytwa Romana Honneta. To jest ten ból i łzy. Tak, to jest tak, to jest tak ból i łzy. Ciąć do bólu, tak? Bez litości. Dokładnie. No i moja, że tak powiem, nieustępliwość, bo Roman Honnet pewnie, znaczy ma mnie dosyć, ja sobie zdaję z tego doskonale sprawę. Bo pomimo wszystko walczyłam, postawiłam sobie cel, ja na te studia poszłam się uczyć, ale poszłam też po to, ponieważ chciałam, żeby literatura stała się bardzo ważnym elementem w moim życiu, ale nie tylko dla mnie, tylko przede wszystkim po to, żebym mogła przekazywać coś ludziom i chciałam to robić dobrze. Ten deszcz na gród się udało. No może nie deszcz, troszkę ale tak pani mnie za mocno prawie tutaj wygloryfikowała. To jest początek mojej drogi tak naprawdę, ale rzeczywiście to powoli się rozwija, są już jakieś pierwsze kontrakty, propozycje, pojawiły się pierwsze pieniądze. No nie są to pieniądze, które pozwalają na dzień dzisiejszy się utrzymać. Dzięki Bogu mam sponsora, czyli męża swojego, ale bardzo serdecznie. Natomiast no, rozwija się. I jakbym tak mogła przy okazji powiedzieć, jak ktoś faktycznie marzy o czymś, ma plany, że chciałby robić, i to ja powiem tak, bo Agnieszka powiedziała, że z tym nie da się wyżyć. I ja w zasadzie chyba też tak cały czas o tym mówiłam, to powtarzałam. Ale postanawiałam się ostatnio, jak już zapadła moja decyzja o wydaniu tomiku, a ją wiecznie odkładałam, pewnie bym jej nie wydała, gdyby nie to, że Urząd Miasta Kraków go nagrodził i tak się ukaże w formie online'a, wycofali się sprytnie z druku. Ale tak sobie powiedziałam, no dlaczego nie? Skoro poszłam na te studia, udało się coś osiągnąć, dlaczego na poezji ma się nie zarabiać? Postanowiłam, że da się zarobić, no i zobaczymy. Pani Ewo, pani z punktu widzenia, jak to było, kiedy mieszkanie pani zaczynała i czy się opłaciło? Czy ta droga, pani też już ma duży środek, czy pani jest usatysfakcjonowana? I czy pani poleca młodym poetom, żeby dalej brnęli tą drogą? Jak to pani widzi teraz? No jest o tym studium trzeba powiedzieć. Mi się wydaje, że jeśli się już zacznie pisać, to tego się to już nie jest człowiek w stanie skończyć. Jak to nie zaczęła? Jak ta politechnika nagle, jak to się na jedno do drugiego? No więc zanim, znaczy ja pisałam jak, też jak pani byłam dzieckiem, gdzieś tam, kiedyś wychodziła gazeta Nowy Świat, czy jakoś tak nie pamiętam, gdzieś tam je wydrukowano. Byłam taka wtedy bardzo dumna, ale to się jakby później odłożyłam to pisanie, poszłam na politechnikę. Skończyłam politechnikę, ale także pisałam. Zanim rozpoczęłam studia na studium literackie artystyczne, wydałam 2 książki w Płocku, w mieście, w którym mieszkam do dzisiaj. A mieliśmy jakieś tam swoje środowisko literackie i tak się nawzajem wspieraliśmy. I wtedy właśnie udało mi się wydać 2 książki. Ale był taki moment, kiedy po raz pierwszy zobaczyłam ogłoszenie, podejrzewam, że to było w Gazecie Wyborczej, o naborze ogłoszeniu naboru do studium literackiego artystycznego. To było, pamiętam, było to drugi raz. Przepraszam, że trochę jestem zdenerwowany. Zawsze się denerwuję, przepraszam. To było po raz, znaczy to był, miał się rozpocząć drugi rok. Drugi nabór. Drugi nabór, o, dziękuję bardzo.
Więc przeczytałam to ogłoszenie i tak sobie pomyślałam, Boże, jak ja bym chciała. Ale potem tak mówię sobie, nie no, ja politechnikę skończyłam, to jest niemożliwe. Odłożyłam to ogłoszenie na bok. I tak tam gdzieś jeszcze po drodze, może jakiś tam ósmy rok studium, też gdzieś trafiłam na to ogłoszenie. I także uznałam, że jednak chyba nie dam rady po prostu. Ale takie marzenie pani miała, pani Ewa, też o jakieś jedno. Tak, i zawsze moim mistrzem była pani Ewa Lipiska. No właśnie. To jest, i była, jest i jakieś wspaniałe życie okoliczności się trafił. Tak. Kiedy był nabór dziesięciolecia studium, znowu natrafiłam na ogłoszenie. Wtedy moja przyjaciółka powiedziała tak, o nie, tym razem wysyłamy. Powiedziałam moje książki, podała mi kartkę, napisałam jakiś tam swój życiorys, wysłałam. Ale myślałam, że po prostu, nie wiem, no chyba jednak się nie uda. Otrzymałam informację, żeby się zgłosiła na rozmowę kwalifikacyjną. No więc udało się, później udało mi się dostać. I jeszcze udało mi się spotkać panią Ewę Lipską, w której miałam wykłady. Spełnienie marzeń. Spełnienie marzeń, tak. Nawet taki bardzo dobry kontakt się z nami zawiązał, poetycki. Znaczy, no taki. I pogubiłam. No i proszę, muszę powiedzieć, takie będzie pani dało w sumie teraz. Znaczy, studium literackie. Na poszliście, tak? Tak, studium literackie. Znaczy, w ogóle to jest to niesamowite. Niesamowite przeżycie być na tych studiach, być wśród tych ludzi, bo to nie jest tylko, to nie są zwykłe studia. Po prostu bycie wśród ludzi, naprawdę pisarzy, poetów, wykładowców, to jest coś niezwykłego. Mi się zawsze wydawało, że sobie nie dam rady, bo ja jestem w politechnice, zawsze mówiłam sobie, to nieprawda, to jest zupełnie inne podejście, zupełnie. Ja po prostu, ja jak wracałam do Płocka po zajęciach, wyjechałam z takim cudnym, takim duchem niesamowitym. I jak zbliżały się dwa tygodnie, gdzie trzeba było jechać z powrotem do Krakowa na zajęcia, to była dla mnie ogromna radość. I pamiętam, jak prosiłam pana Marka Wińczyka, żeby na drugim roku, jak byłam, żeby mnie oblał. Nie oddawałam mu opowiadań, które musiałam zaliczyć. Ale niestety, a pan Marek Bieliński powiedział, trudno, napisze za ciebie i tak zacznę. No i zdałam, nie mogę powtarzać studium. Ale to jest naprawdę, to jest coś niebywałego, to tego się nie da. Ja wiem, że jest parę szkół jakichś napisania w Polsce, gdzieś za granicą, ale to nie ma w ogóle porównania z tym, czego doświadczamy właśnie tam, na spotkaniach, na wykładach, na zajęciach. Studium mi dało, po prostu otworzyło mi przestrzeń, bo jakby odważyłam się sięgnąć po prozę poetycką, odważyłam się sięgnąć po scenariusz, dramat. I to wszystko, to tak się dzieje, że nigdy bym tego nie zrobiła, gdybym na przykład nie skończyła studium. Czyli z perspektywy lat może pani tym obok młodym, młodszym poetom poradzić, że warto iść tą drogą? Absolutnie tak. I warto skończyć studium teraz artystycznie, ale tylko to w Krakowie. No, czyli coś tam się skończy. Absolutnie tak. Tak. Życzyć im wytrwałości. Tak, tak? Zdecydowanie tak. No. Panie Michale, jak u pana jest z pisaniem? Wbrew pozorom to pytanie nie jest takie proste dla mnie. Jak szukam początków mojego pisania, to najkrócej mogę powiedzieć, że to była fascynacja jakimiś poetami, na przykład Andrzejem Sosnowskim, czy czytanie po prostu dobrego wiersza. Czy to wiersz Różewicza, czy jakikolwiek dobry wiersz, który mnie jakoś dotykał. Zawsze zazdrościłem tym autorom tego i też po prostu chciałem taki być. Myślę, że to są początki. Później... Kiedy się studium pojawiło? Studium to było bodajże 2009 rok. Ja też kończyłem... W pewnym sensie było to jakieś spełnienie marzeń. Powiedziałem sobie, że... Bo ja kończyłem polonistykę, ale to pisanie rzeczywiście jakoś mi nie szło. I powiedziałem sobie, że jeszcze po prostu zaryzykuję, że to zrobię ten ostatni krok. No, to będą ostatnie studia, jakie w życiu będę robił. No i się zgłosiłem, dostałem się, spędziłem tam te dwa lata.
Też na studium jest bardzo fajny taki wyjazd, integralny wyjazd, takie warsztaty wyjazdowe, które mieliśmy w Zakopanem. To był wspaniały czas na pewno. Na pewno, właśnie tak jak tu mówicie, też poznałem tam wybitnych autorów, takich właśnie jak Roman Honek czy Marek Bieńczyk. Już na pewno poszerzają horyzonty. Mimo że nie piszę prozy, to jednak to poszerza horyzonty, prawda? Były też zajęcia z tekstów piosenek z panem, z Michałem Zabłockim. Właśnie, o tych piosenkach. Akurat od dłuższego czasu, no, zajmuję się też zawodowo pisaniem tekstów piosenek. No, jeżeli chodzi już o to pytanie o zarabianie na pisaniu, no, to na tym można troszkę zarobić. Jeżeli chodzi o poezję, to dopiero ukaże się mój tomik debiutancki, właśnie też dzięki studium. Dzięki nagrodzie imienia Macieja Słomczyńskiego. W tym roku jeszcze zostanie ten tomik wydany. Także czekam na niego też z niecierpliwością. No i zobaczę, jak to jest, że to jest w praniu. Zobaczę, jak to jest w praniu, jak to jest po prostu później. A co panu dało właśnie w lekcjach stylu, formy? Czy pan już ma świadomość, jak pan chce pisać, iż pan już tak pisze, jak pan chce? Nie. Ale czy już pan na tyle ma świadomość, że dąży? Chciałbym, żeby każda moja następna książka czy propozycja była czymś też wyzwaniem dla mnie, też jakimś zaskoczeniem też dla mnie, zdobywaniem jakiegoś nowego terenu. Ta pierwsza, no jest, jestem z niej zadowolony i podoba mi się też, ale chciałbym, żeby następna była już lepsza. W jakim sensie? Tematycznym czy formalnym? Ciężko powiedzieć, może bardziej prawdziwym odbiorze, bardziej prawdziwa w odbiorze dla czytelnika, może w tym sensie. No, pana poezja jest taka bardzo wsobna, bym powiedziała, taka pisana z punktu widzenia jakby bardzo pana, osobista bardzo poezja. Czy pan ma taką jakby potrzebę w tej chwili, może będzie pan miał taką potrzebę uniwersalizmu jeszcze większego wyjścia na zewnątrz? Ciężko też powiedzieć jednym słowem, każdy wiersz jest inny, ale na razie chyba nie. Na razie nie. Jakim zostaje pan na takim sposobie pisania jak w tej chwili, tak? Tak, no nie chciałbym nigdy kogoś pouczać moimi wierszami po prostu. Dobrze, to w takim razie poprosimy panią profesor Gabrielę Martuszek o parę słów o studiu, o którym tak to wszyscy mówią z takim zachwytem. Dobry wieczór Państwu. Naprawdę jestem zaskoczona, że mnie wywołałaś do odpowiedzi. Nie ukrywam, że uczestniczę w tym spotkaniu z ogromnym wzruszeniem. Przede wszystkim chciałam Państwu niezmiernie serdecznie pogratulować oczywiście Agnieszce Arndzuchowicz, którą znam jako przewodniczącą Koła Młodych. Natomiast chcę powiedzieć, że Państwo tutaj, którzy prezentują bardzo różne roczniki, Ewa Wawrzyńska przyszła jako ukształtowana poetka. Już naprawdę, Pani Ewo, niezła poetka. Trudno mi powiedzieć, że Pani bardzo dużo nauczyła się, natomiast tomik, rzeczywiście bagaż podręczny, wydany już po zakończeniu studium, jest świetny. Natomiast tutaj ci dwoje Państwo, młodzi Państwo, nasi niedawni absolwenci, to jest dla mnie ogromna satysfakcja. Przede wszystkim chciałam powiedzieć o Agnieszce Wiktorowskiej-Kmielowskiej, którą bardzo dobrze pamiętam Pani teksty. Mówi, składane, płakała składane do studium. I te teksty, które Pani publikuje teraz, naprawdę gratuluję. To jest po prostu niezwykłe osiągnięcie, że Pani tak mogła się rozwinąć. I to jest, proszę Państwa, dla mnie dowód, jawny dowód na to, że nie możemy tak, czasem czytając tekst, prawda, wiersze czy opowiadanie, powiedzieć, ach no ktoś jest, nic z tego nie będzie, to jest takie średnie. Bardzo często krytycy mają takie skłonności, bo jeżeli jest jakiś mały diamencik pośród, powiedziałabym, sporej ilości metafor czy sformułowanych fraz, które nie są najlepsze, warto się nad tym pochylić. To znaczy, to Pani też o tym wie, że ta osoba ma w sobie coś, ma w sobie tę iskrę, która być może
rozbłyśnie czymś naprawdę znakomitym. No Michał Zabłocki to inny, przepraszam, Michał Kozłowski. Widzi pan, że ja już tutaj wróżę panu taką karierę tekściarza, jaką ma Michał Zabłocki. Pan bardzo też interesujące tutaj, wydaje mi się, postępy, przepraszam, że ja tak mówię postępem, no bo to tak troszeczkę nie pasuje do poezji, ale ten tomik Gadane, szalenie interesujący, taki fragmentaryczny, taki pokazujący życie stające się. Tutaj poeta nie ma, pan Michał tutaj w żadnym momencie nie chce diagnozować, nie chce iść w kierunku pewnego scalania rzeczywistości. Pokazuje świat płynny, świat taki, jaki jest, taki gadany, ale mimo wszystko tam bardzo często zdarzają się takie niezwykle trafne sformułowania. Ja już czekam na ten tomik, żeby zrobić panu promocję. To miał być na dzisiaj, będzie na poniedziałek, ale to jest, jak tu pan powiedział słusznie, po prostu możliwość kolejnego spotkania z autorem, jeżeli zechce przyjechać do nas, bo państwo naprawdę, za wyjątkiem dwóch pani Agnieszek, przyjechali z bardzo daleka. Natomiast Elżbieto, co do studiów? No, ukończyliśmy 20 lat. Jubileusz 20-lecia był obchodzony w czerwcu. To jest już, proszę państwa, chyba rzeczywiście wielka tradycja. To są studia, no, studia pisania, to jest szkoła pisarzy i poetów. To nie jest szkoła, która uczy warsztatu, chociaż warsztatu również uczy, ale jakby uczy, no, bardzo szerokiego dojrzewania wewnętrznego. Tutaj staramy się pokazać nie tylko, jak stworzyć, jak napisać dobrą powieść, w jakich poetykach, w jakich stylach można pisać wiersze, ale też dajemy pewną wiedzę dotyczącą literatury. Są wykłady o literaturze, o filmie, o teatrze, prawa autorskie, krytyka tekstu i tak dalej, które dla osób nie mających przygotowania filologicznego czy polonistycznego jest rozwijające, a jak się okazuje również dla polonisty. Więc jeśli mogę tutaj powiedzieć, ja bardzo dziękuję, że państwo zechcieli wspomnieć studium literacko-artystyczne w tym programie. Jestem trochę zaskoczona, że tak spontanicznie zostałam tutaj poproszona o wypowiedź. I jeśli mogę powiedzieć, to te osoby, które piszą i chcą skonfrontować swoje pisanie z pisarzem, krytykiem, znawcą, to w Krakowie, na Uniwersytecie Jagiellońskim znajdą najlepsze miejsce. Także wszystkich serdecznie zapraszamy. To mogą być osoby, które jeszcze nic nie opublikowały, albo, tak jak się to nam zdarza, przychodzą już autorzy naprawdę z poważnym dorobkiem. Zawsze zadają pytania, a dlaczego pan i pani chce się jeszcze uczyć? No, mają swoje powody i potem twierdzą, że nie żałowali. To chyba tyle, jeśli by ktoś chciał porozmawiać na ten temat później w kuluarach, tak najbardziej chętnie państwu udzielę informacji. Natomiast dziękuję za to, że mogłam zabrać głos i myślę, że teraz będzie jakaś prezentacja chyba literacka, prawda? Ja bardzo dziękuję Gabrieli Matuszek, pani profesor Gabrieli Matuszek, za zachętę dla wszystkich do studiowania w tym studium. Myślę, że to nie jest takie obojętne, czy ktoś tylko skończył polonistykę, jak mówiła Agnieszka, czy jeszcze coś więcej ukończył. Dlatego, że ja słyszałam już takie powiedzenie, że nie wszyscy poloniści niestety są poetami. Także to nie tylko jakby, że się kończy polonistykę, gwarantuje, że się jest poetą czy pisarzem, bo znam od polonistów takie właśnie powiedzenie, że ja jestem po biologii i też usłyszałam, jak to pan jest po biologii? Ja mówię, no tak. Ale to właśnie jakby nie do końca ma znaczenie, czy się kończyło polonistykę, czy nie, ale już studium, to już jest inna sprawa. Dlatego, że tak jak powiedziała Gabriela, czasem są osoby, jeszcze pan Adam Zagajewski na tym spotkaniu też powiedział, są osoby, które nie piszą wierszy, a są poetami, a są osoby, które nie są poetami, a piszą wiersze. To są zupełnie dwie różne rzeczy. I takie studium pozwala komuś unaocznić to w sobie, czy rzeczywiście jest poetą, a musi się nauczyć wyrazić to wierszem, że jest poetą, czy chociaż pisze wiersze, nigdy poetą nie będzie, nawet jak ukończy studium. I niestety taką świadomość ta osoba też zdobędzie, że na przykład może proza, może krytyka, może jakiś inny rodzaj wypowiedzi, a niekoniecznie poezja. To jest bardzo ważne i nie do przecenienia. Ja dziękuję jeszcze raz za wypowiedź i wracamy do naszych gości. W takim razie, proszę państwa, przechodzimy do prezentacji utworów. Kolejno, Agnieszko, prosimy o wiersze.
Zaczyna się bardzo ciekawie, szczególnie w kontekście tego, o czym prasa teraz mówi i poezja Młoda Poetka. Zresztą uczęszczałam na te same spotkania, co ona, poezji Herezja na Kazimierzu. Ale wiersz jest wcześniejszy, także nie każdy poeta to morderca. Ostry nóż pośród pokoju rozerżnął na dwoje jabłko, co było mieszkaniem. Rzeczywistość zawisła nad śmietnikiem. To tylko sen. Tutaj ściany białe jak wnętrze owocu całkowicie są pełne w bezpiecznym szpitalu. Ojciec powtarzał mi od wczesnego dzieciństwa, że jestem nędznym robakiem. Wiersz dedykowany Swetislavowi Basarze, pisarzowi serbskiemu. Języki własne i cudze, ale kto zna języki umarłych? I czy naprawdę umrzeć można wtedy dopiero, gdy się przyjmie na poważnie fakt własnej śmierci? Jeśli tak, to nie mów mi, że nie żyję, bo umrę. A skoro już życie nam dano, niechaj będzie ono ognistym ptakiem, co tylko ognistą wodę pije i gorącą gałązkę krzewu na twój korab przynosi w dzióbku. Się nie schronisz, gdy bezskutecznie szukasz ukojenia w dzióbku czajnika. Ale skoro już życie nam dano, to niechaj będzie ono ognistym ptakiem. Nawet wściekły pies musi mieć powód, żeby zagryźć drugiego psa na śmierć. Imagine all the people living life in peace. Nie mam żalu do nikogo. Wszyscy nie żyją lub są w stanie ciężkim. Krzyżyk. Nim się nie podpiszę, a jedynie przekreślę samą siebie, bo on mnie zaprzecza. Dużo tych wierszy. Gdy zanurzam się w ciało, za pierwszym razem zawsze czuję opór. Śniło mi się kiedyś, że jestem człowiekiem, że na płaskiej, metalowej głowie mogłyby kiedyś wyrosnąć włosy. O młotku, witaj. Wbijać ci się pozwalam, może w czyjąś rękę? I nie chcę wierzyć wcale, że nie za każdym razem był to tylko nieszczęśliwy wypadek. Od niedawna cierpliwie dźwigam drewno i oprawiony w nie oleodruk. Jakaś postać o świetlistej głowie i czerwonych plamach na rękach i nogach. Czytam wiersz mojej ukochanej, dłoni prawej, następnie dłoni lewej. To samo robię ze stopami i resztą ciała. Gdy już wyłączę cały układ, mogę udać się na spoczynek. Jeśli chcesz położyć się obok, też musisz wyłączyć swój układ, żeby nie doszło do zwarcia. Rajstopy moje nad światem koniec jego rychły zwiastują. Kto oczko puszcza? Myślisz, że sam pchasza to ciebie pchają? Powiedział dziadek Goethe, nie wiedząc. Świat się kończy, czy tylko moje rajstopy? Pan grabarz czyta Nowy Testament i zawahał się nad apokalipsą, zamiast przesypywać ziemią mahoniowe pudełko. A co, jeśli zaraz stanie? Przecież nie znamy dnia ani godziny. A ten tu pan minister bardzo by się złościł, że mu tak po prostu piach na głowę sypie. Tutaj się był ostatni. A, znalazł się ostatni. No, akurat trochę nieadekwatny na dziś, ale niech będzie. Dziś niedziela, ale nie święto. Niedziela, bo nie dzielę jej z nikim. Niedziela, bo nie znoszę jej dzielnie. Dziękujemy bardzo. Druga Agnieszka. Kontrasty. Między światem a nami jego opis. Kamienny mur nie do przebrnięcia, przepaść. Wierzę, że ludzie z natury są gładcy. Osad to tania karciana sztuczka,
zabezpieczenie przed bólem. Dlatego tak rzadko kocha się dziś innych. Wyobrażenia są bezpieczniejsze. Girlandy, alpejskie widoki, tatuaże, pochodne rozpierzchnięcia. Między światem a repliką ściernisko, obszerne, możliwe do przełknięcia dla tych, co wyjdą za margines. Kręgi na wodzie. Dzieciaki wierzą w swoją nieśmiertelność, są kaczkami. Bez obciążeń nurkują w jeziorze. Mężczyzna na drugim brzegu krzyczy, wódka się skończyła. Nie ma procentów, nie ma sensu. Zaczciny wielkookie, strażniczki szuwe obserwują zgiętą w pół brunetkę, marną imitację sinusoidy na rozpadającym pomoście. Jak utrwalić migawki teraz? Zamknąć oczy, otworzyć oczy, oniemieć? Wśród piachu i wód. Słuchałam, jak alkoholik opowiadał o granicy, a raczej jej płynności. Jak chciał się zabić, lecz przyszedł kolega i powiedział, że inny kolega z odwyku umarł. I nagle ogarnął go głód życia. Ot tak, bez tastu. Indianie Jakui w skowyczącej prerii, wyschniętym korycie rzeki czy locie wrony widzą odrębną rzeczywistość. Wiedzą, że za lewym ramieniem na wyciągnięcie ręki przycupnął i cierpliwie na swój ruch czeka kosiarz. Wojownik rozpoznaje ślady. Poluje i gromadzi moce. Nawet w najgęstszej mgle, wśród piachu i wód, potrafi wskazać północ. Rzeczy małe. Gniew oczyszcza przed pole. Mieli rzeczy małe, aż umilkną. Wielkie schodzą w sekretnych kątach wyobraźni. Mandela nawoływał. Nie ma przyszłości bez przebaczenia. Jedni twierdzą, że psy żyją teraźniejszością. Inni, że wyrządzone zło zostaje w zwierzęciu na zawsze. Wypluć z siebie kamienie zdoła każdy. Może je też składować. Grawitacji nie robi to różnicy. Gniew rozbudza pozostałe zmysły. Przebaczenie, lekkość, kopniaki, ekscytacja, blaszane puchary, obojętność na ulotne wyzwala z małości. Platinum. Skupisko brązu, oliwek i białka. Platinum. Krążące bezwiednie orbity. Węże w oczach najbardziej aktywne w saunach. Iskrzy i zgrzyta, parady mięsa bez tłuszczu, szczerbatej psyche, plastik. Chciałabym w domu okna z drewna, najlepiej sosnowego, co przenosi na wydmy dobrowolnie oddające się morzu, bez żalu i bez satysfakcji. Chciałabym usunąć z krwioobiegu żużel, mieć nieskrępowaną, przezroczystą duszę. Lecz ciało zawsze woła więcej, więc spalam się, bo tak tylko poznam słodycz i kwasotę jabłka. Deszcz miliona gwiazd nad zachodnim wybrzeżem, a na rynku El Mariachi spod palców słonecznego Hiszpana zagęszcza granat nocy. To miasto nie śpi. Napici Angole w perukach z pośladkami na wierzchu zaliczają kolejne kluby. W piwnicy na Kanoniczej błękitny ekspres Ordonki zmiażdżył nieszczęśliwą miłość. Lato powoli pakuje walizki.
chłód przenika kości, a w piersi, jakby wbrew naturze, łopocze wielkie ptaszysko. Ono wie dobrze, że gwiazdy bezustannie rodzą się w ludziach. Kołowrotek. Wszystko przesunęło się na zewnątrz. Banery, witryny, promocje wołają: chodź do mnie tu, chodź do mnie tam. Najszybsza forma przyjemności. Zakupy z plastikiem w ręku. Czy te limity są konieczne? Przed kasą panienki w białych kozaczkach rozkminiają problemy natury egzystencjonalnej. Ścigają się samochody, samoloty, niewolnicy, korporacji, byle prędzej, byle dalej, byle gdzie. Weekend z rodziną przez telefon lub na telefon. Zadzwoń, z nami poznasz prawdziwy smak życia, zapewnia ulotka z japońskim żarciem. A w tym szumie ty i ledwo słyszalny zarzut. Szukasz siebie w sobie zamiast mnie. I tak, i nie. Szukam ciebie w innych, lecz świat kręci szybciej niż wczoraj. Możliwe. Przymierze z zegarem dawno już wygasło. Zaśniecam chwilę. Bo co bym ujrzała w lustrze krzywym jedynie z nazwy? Kilka lat bogatych w rozrzedzenie? Kochanki i kochanków ciągnących na bezdroża, mrzonki i chyba jeszcze lodówkę z zepsutym w środku światłem. Wszystko mniej waży niż szczypta kurzu, mniej porywa, lecz mam ciągle chwilę, która stać się może bramą. Teraz wiersz, który wygrał konkurs w księgarni, tutaj. Tak, byłam tam. Widziałam te łąki, ludzi, wypchanych szczęściem. Szczęście pełne, ludzi. I mogłabym odmienić ten błysk przez wszystkie litery alfabetu, powiedzieć lekkość lub nic, a i tak byś wiedział, jak to, że jesteś i ja jestem Bogiem. Lecz tutaj najczęściej, choćby pisząc ten wiersz, wygrywa w nas człowiek. Tutaj. Tak. Byłam tam. Widziałam te łąki, ludzi wypchanych szczęściem, szczęście pełne ludzi. I mogłabym odmienić ten błysk przez wszystkie litery alfabetu, powiedzieć lekkość lub nic. A i tak byś wiedział, jak to, że jesteś i ja jestem Bogiem. Lecz tutaj najczęściej, choćby pisząc ten wiersz, wygrywa w nas człowiek. Już ostatnio. Kalejdoskop. Tę noc serpentyn, strzelających, korków, paru ścisku pijanych, przelotnym szczęściem. Gdy śpiewał prawdę nad prawdami, płakałam. Choć wiedział i tak wybrał. Po chwili tańczyłam już jednak przy hicie lata. Przez trzewia przepływał Dunaj, lecz w głowie wciąż tkwił oścień. I wtedy usłyszałam: życie, dziecko, życie, to właśnie jest życie. Dziękuję. Dziękujemy. Poprosimy panią Ewę.
niczego nie obiecywał. Z kolejki odchodzili ludzie i rzeczy. A Pan Bóg bezkarnie dyskutował z Hamletem o samobójstwach epok, o wyższości stali nad arszenikiem, o kolorach pomiędzy czernią a bielą. I tak powoli mijał piątek, może sobota, a ja cierpliwie stałam w tymczasowości któregoś piętra. Nie jestem z tego świata. Widziałam, jak bociany budują gniazda, zbierając gałęzie z tego świata, a potem rodzą dzieci. Widziałam, jak wiatr szarpie żagle wiecznego przymierza, aż do zatopienia horyzontu. Przyglądałam się kobiecie w domu starców, aż do utraty tego świata. W tym czasie Chrystus schodził z krzyża. Ten plecak uwiera, tym bardziej, że szelki są od innej torby. Zawartość jego coraz mniej potrzebna i jakoś obco nam ciąży. To, co w nim na dnie było kiedyś podręczne, przygotowane do wyjęcia nagłego, teraz już nie wiem, co powinna w nim nosić. To, co na wierzchu, czy to, co na spodzie. Ten plecak uwiera, jak szóste przykazanie. Od 24 do 5 pająk chodził po ścianie. W tym czasie ktoś rodził dziecko. Stare kobiety zasypiały i wracały, by nie przegapić różańca. Ulewny deszcz obmywał szyby z nocy, a czyjeś palce zwijały zadymione powietrze. Od 5 do 24 pająk chodził po ścianie. W tym czasie odchodzili ludzie z wyboru lub przeznaczenia. Kobiety nosiły niechciane ciąże, a ulewny deszcz nie ustawał. Czyjeś palce przemykały między kroplami deszczu, a od 24 do 5 pająk chodził po ścianie. Wypadek na Grodzkiej znowu odbył się beze mnie, a chciałam tam być, tylko nie pamiętam, czy miałam być przechodnią, czy kierowcą. To zresztą wszystko jedno, to tak jak z witaminą C lub B, mniej więcej tyle samo kosztują. Wczoraj spóźniłam się na swój seans. Zapomniałam zasnąć na kilka lat i nie pamiętam, kim miałam być w tym filmie, kobietą czy przechodnią. To zresztą wszystko jedno, to tak jak z witaminą C lub B. Mniej więcej tyle samo kosztują. A potem zapadłam na powierzchowność. Nawet leczyłam się jakiś czas. Nakładałam stare fotografie na kolorowe tło. I nie wiem, co bardziej pogłębiało niestrawność. To zresztą wszystko jedno. To tak jak z witaminą C lub B. Mniej więcej tyle samo kosztują. Moja prywatna sekta. Rób ze mną wszystko. Stwarzaj nowe koncepcje. Maluj autostrady według własnej szerokości geograficznej. Ustawiaj buty według swojego szyku. Pergaminowe ślady wieszaj na czerwonych światłach. Wyznaczaj granice na ostrzach brzytew. Kolejnym matriksem stapiaj materię. Iluzją zapładniaj. Atakuj zawsze pełnią języka, szybszego niż ruch spadającej skały. Tylko czasem do mnie zadzwoń, do pokoju obok. Tylko mnie nie wyrzucaj ze swojego obłędu z powodu koloru słońca,
lub prześcieradła. Jeszcze się tylko nie obejrzę, nie wcisnę budzika o byle piątej, wymelduję muchę z własnego domu i o spokój Tatr jeszcze się pomodlę, a potem o wszystkim zapomnę na chwilę lub na trochę dłużej. Pokręcę się pomiędzy kolejnymi dniami w tej lub innej skórze. Zarzucę płaszcz na wszelki wypadek, by nie wyróżniać się w tłumie. Zajmę się jakimś nieważnym pytaniem o błahej godzinie, a potem znowu się pomodlę o spokój Tatr i o budzik o byle piątej. Obywatel kategorii N. Najlepiej przebywać w nieobecności, bez zameldowania paszportu. W nieobecności można bezkarnie postać na tej lub innej ulicy. Do nieobecności nikt nie przychodzi, nie spisuje najnowszego testamentu. W kategorii N nieobecne papiery zawsze są w porządku. Czas, który zatrzymał się cicho. Gdy zapytałam o czas podróży, dzień ukląkł na skraju kamieniołomu. Tak tu pięknie, jakby nie było śmierci, jakby ziemia nasączona DNA nie rozumiała kaźni. Wchodzę więc w czas podróży sandałowych drzew, rzemyków chrystusowych. Tu, gdzie konary wrastają w głąb ziemi, wsuwam palce w twoje dłonie i znów jest ciepło, spokojnie. Wróćmy tam jutro, gdzie śmierć dotknęła naszej miłości, gdzie wierzby wyrastają z korzeni tamtych drzew, krwi żydowskiej, kraków, płaszczów kamieniołom. Dobrze jest korespondować z Bogiem, wytknąć Mu niedowład władzy, rozliczyć za tych, którzy odeszli. Dobrze jest rozsunąć czasami powietrze, ułożyć się w kształt nowego krajobrazu, sprzątnąć spór, samotność przedmiotów, wyrzucić z kieszeni pamięć. Dobrze jest pomieszkać częściej u siebie, rozbijać kieliszki o Vivaldiego, zapalić świecę Herbertowi, a na drzwiach napisać: nikogo tu nie ma. Dziękuję. Z tego tomiku pod tytułem Gadane, to jest, myślę, takie debiutanckie czytanie. Chwila, w której zapadła decyzja o wznowieniu życia. Patrzysz na mnie tak, jakbyś był całkiem pewien tego, co wcześniej do ciebie powiedziałem. Posłuchaj raz jeszcze. Widzę cię, lecz jeszcze nie teraz. Dostrzegam, ale nie z bliska. Świat nie istnieje za murem Werony. I Pan w to wierzy? Panie Monteki, święta, czego ty się boisz, stojąc nago w kuchni? W oknie naprzeciw płonie już choinka, mały podchodzi i zjada cukierka, staje w płomieniach i rozchyla usta. To chyba uśmiech, a może ból zęba. Jedno i drugie trzyma tylko chwilę. A dziś wchodzimy w 12 do jednej gabloty. Przeżywa dwóch, kierowca i ja. Temu pierwszemu to chyba przeszkadza. Wstrętnie się śmieje do pana i drzewa. Ta cała zaświatowość musi mnie pochłonąć. Chrystus nie zapomniał nawet o Judaszu. Wtedy naprawdę był dobry czas, by odejść. A teraz? Po
powrót taty. Więc witam. Dobrze, że jesteś. Umarłeś, ale zaraz wrócisz. Użyj odpowiednich klawiszy, by cofnąć niechciane zdarzenie. Wielka mi rozpacz, strata taty, srata tata. Skoro naprawdę się kochamy, musimy umrzeć jak Chrystus, a tego się boję. Naprawdę boję się jeszcze jednego. Niespotkani. Żeby się spotkać, od do, przekroczyć zieloną granicę, truchtem, nielegalnie odwracać się od raczej niż do, od jest bardziej odsłonięte, do mętne, żeby się spotkać. Niespotkani usypiamy, oklaski brzmią jak deszcz wlewany do ucha. Jeśli nie wiesz, co powiedzieć, powiedz japońskie przysłowie. Twoje życie całkiem się odmieni, kiedy wymyślisz nowy sposób wychodzenia z wanny. Dokąd mam uciec na tej paralotni? Dokąd mam uciec na tej paraboli? Bo tak już jest. Kupujesz lampki choinkowe, które działają w sklepie, a po powrocie do domu już nie. Cóż, śmiesznie jest kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Wacławskie namesti. Lipiec w październiku, wacławskie namesti, dużo czerwonego wina, bruszczetta i sery. Czesi nie lubią, kiedy to zamawiam. Wracam ulicą X do hotelu Y, odbijam się w szybie baru, w którym jest pełno. Bóg jest. Arrivals and departures. Robię, co robiłem, chodzę, gdzie chodziłem, kłamię, jak kłamałem. Nie wylądowałem. Troskliwa powtarzalność, praca, obiad, zabawa z dziećmi i misja spełniona? Opóźniony 7, 6, 7 razy na bocznym pasie koluje kasę. No to oczywiście do piątku, bo do czego innego? Zawsze słyszę czajnik, gdy wchodzę do wanny. Krzyczysz na mnie, więc umieraj. Kupię ci sanki, żebyś zwolnił windę. Wejdźmy na drzewo, sprawdzić, czy wystaje. Wiem, że ta pustka to pestka, czereśni. Pluję z balkonu i tracę mleczaki. Zęby zebrane wyda Artur Burszta. To będzie debiut, jak biust Heidi Klum. Będziemy sławni, jak zdobywcy Śnieżki. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję. Prezentacje, jakie na dziś przygotowaliśmy. Tu leżą na stoliku tomiki naszych gości. Można je zakupić lub otrzymać z autografem. Można podejść, porozmawiać z naszymi bohaterami dzisiejszego wieczoru. Ja już dziękuję obu Agnieszkom, panie Ewie, panu Michałowi za przybycie i za spotkanie. Państwu również dziękuję za przybycie. Zapraszam na kolejne spotkanie, na kolejną Przygodę Literacką. Jeszcze raz do widzenia, do zobaczenia. Wielkie brawa dla naszych gości.